tylko ja muszę pierwszy. No ale nie odjeżdżaj za dalej, bo ja straciłem kontakt. Dobra. No, miałem ślady, ale myślałem, że pan... Trzymajcie się mnie. Dobra. Ania, ty znasz trasę. Za wolno jedziesz. Wiecie dlaczego ma ten wstążkę? Ja nie będę gradowany. Wiecie dlaczego ma wstążkę? No nie. Że kopie, żeby nie najeżdżać na niego. On idzie ostatni. Bo drugi koń jak na niego najedzie, to on może kopnąć. A, że kopie ten tak. To jest taki sygnał. Blisko się podjeżdża, to on przeliczy. Rozumiesz, że samochód też by skopał. No, prędzej konia, ale... Ale nie gwarantuję. Na pewno się ośmieli. Patrz, słuchaj, pić im się chce coś. No, dla równowagi, no. Żeby się koń nie bujał. Ale widać, że koń się też buja. No, nie chcę, zobacz. To jest też młody lekarz, tak? Na tym lewym koniu. Chirurg, tak? Ten młody nie, anestezjologię ma robić, bo on staż skończył. A. Tak? Nagrywany, tu była budka. Jaraczku, słuchaj, mój koń kulał, wiesz, na krótszą drogę. Tak? Bierz go na plecy. Nie, to ty jedź, a my nie jedziemy najkrótszą. Bierz go na plecy, jedź. Ty nas sobie kupić. Ania! To Wojtka zaprowadź, a ja resztę poprowadzę normalną trasą. A Wojtka weź do domu. Ale Wojtek to jest prosto, tylko nigdzie nie jedzie, tylko prosto. A, no, ale my jedziemy dalej, ale my jedziemy tak jak zgodnie z planem, no. Wyjedziesz tam, wyjedziesz koło domu, a my pojedziemy do... Żadnych zboczy. Ale kto zdjął dowództwo z tego na przejdzie? Strzeż się tego, kto na przejdzie, kto na siwym koniu jedzie. Thank you.
Da się przejechać galopem?
Thank you.